Witam, witam wszystkie bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie nową serię na kanale. Nowa gra nazywa się Gridfall. Gridfall, jeśli ktoś już z Was słyszał o tej grze, to bardzo dobrze. Jeśli nie, to śpieszę już tutaj z Wami dla Was z wyjaśnieniem. Gridfall jest to gra wydana w 2019 roku. Także już swoje lata ma. Mianowicie jakieś 4. W grze wcielamy się w, można powiedzieć, takiego wojownika szermierza, ponieważ świat tej gry jest usytuowany tak na XVII-wieczną Amerykę, coś takiego, XVII-wieczna Ameryka, można byłoby to określić. Jest oczywiście świat fantastyczny też, także żebyście sobie tutaj nie myśleli, że tylko XVII-wieczny. I tak, występują też tutaj potwory, występują tutaj też różne plagi, występują też tutaj wszelkiego rodzaju potworki inne. Oczywiście troszeczkę inne niż znamy z różnych dotychczasowych gier tego typu. Jest to gra oczywiście RPG, czy także mniej więcej coś takiego pokroju jak Wiedźmin. Także, ale z innej troszeczkę perspektywy. No zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, nie owijamy w bawełnę. Lecimy sobie z nową grą tutaj. Ja postaram się grać na padzie. Zobaczymy, jak nam wyjdzie graj na padzie. I też postaram się grać na poziomie chyba normalnym. Bo tu mamy wyważony poziom trudności. Aby ukończyć grę, musimy doskonalić umiejętności i wyposażenie, wytwarzać przedmioty. I uważnie planować walkę. Dobrze, myślę, że ten poziom będzie dla nas idealny. Mamy tutaj do wyboru chyba kilka klas postaci, ale to sobie je chyba... Je sobie, z tego co pamiętam, robimy na bieżąco, o tak powiem. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There. Now, hold the pose. Dobrze, i tutaj jesteśmy w edytorze. W edytorze postaci jesteśmy. Także sobie przelecimy, zobaczymy, jak to wygląda tutaj w tym edytorze. Mam nadzieję, że wszystko będzie gitareczka. Zagramy mężczyzną. Możemy też sobie zagrać kobietą, ale zagramy sobie mężczyzną. Ustawienia wstępne. Możemy sobie sami tutaj, widzicie, powybierać, więc zobaczymy. Weźmy sobie bez ustawień wstępnych. Będziemy na pewno białym, jakimś białym, nie z żadnym żółtym, ani powiedzmy czarnym, ale takim białym bardziej, nie? Takim, o, może takie coś? No dobra, zobaczmy tutaj. Włoski sobie dostosujemy, tak jak... Ja to zrobię na szybkości, nie będziemy się tutaj, wiecie, też za bardzo nad tym zastanawiać. Też nie chcę robić żadnego cięcia. Weźmy sobie może taką większą brodę, bo tu jak mamy pływać, to będzie akurat ok dla nas. Dobra, tu mamy jeszcze tu kolor włosów. Kurde, jaki blond. Weźmy taki ciemniejszy. I oczka sobie niebieskie weźmiemy. No i super. Co my tu możemy jeszcze zrobić? U góry możemy... tak, coś mi się nie podoba, tylko ten tatuaż. Ten tatuaż na twarzy mi się nie podoba, nie wiem dlaczego. Ustawienia wstępne, tu mam kolor oczu, skóry, ale nie widzę tutaj, żebyśmy sobie tatuaż zlikwidowali, ten co jest pod zarostem, nie? Może on później będzie do zlikwidowania. Dobrze, lecimy dalej. Mamy umiejętności, tak jak mówiłem, umiejętności mamy. Możemy zostać wojownikiem, ten profil jest zorientowany na walkę, tak jak w każdej grze, nie? Początkowe umiejętności, czyli ciężka broń jednoręczna, jednoręczna broń biała i broń palna. Całkiem sympatycznie, siła, wytrzymałość. Możemy być strategiem. Strateg. Ten profil jest zorientowany na kontrolę nad wydarzeniami na polu walki. Czyli mamy rozstawianie pułapek, broń palną, jednoręczną broń palną. Czyli możemy więcej pułapek rozstawiać i tak dalej. No i też mamy magię, czyli możemy używać boski pierścień, magiczne obezwładnienie, ciężka broń jednoręczna. Ja się tak zastanawiam, czym byśmy sobie tu chcieli pograć. Ponieważ pewnie magikiem byłoby troszkę ciężko. Tym stegiem podkładanie pułapek to takie duże bieganie, więc pewnie standardowo polecimy z wojownikiem. Wydaje mi się, że możemy sobie wojownika ruszyć na dzień... ruszyć na dzień dobry. Dobrze, będziemy wojownikiem i my mieliśmy siła i wytrzymałość zalecane atrybuty. No dobra, niech tak będzie. Czyli siła i tu mamy wytrzymałość. Tutaj tak jak sobie przelecimy, mamy siła, wytrzymałość. Te dwa są dla nas, nie?
Także lecimy. Co my tu możemy? Tylko to jedno możemy. I czy możemy więcej siły? Może byśmy sobie... Zastanawiam się, czy równoważyć ziomka, czy dawać mu na przykład więcej życia wszystkiego, a mniej siły, nie? Ale jeden punkt wymagamy. Dobra, daliśmy sobie na razie na siłę. Wiecie co? Ja może bym sobie dał na wytrzymałość na dzień dobry. No, a jak sobie to cofnąć? Tutaj się cofa. Dobra, dajmy sobie wytrzymałość, wiecie? Bo ja wolę życie na dzień dobry mieć trochę więcej niż więcej zabierać. Dobrze, punkty rozdysponowane. Okej, super. I teraz mamy też talenty. Odnośnie tych talentów. Mamy naukę, charyzmę, wigor, rzemiosło, intuicję i otwieranie zamków. No to dla nas to tak naprawdę wigor pozwala pokonać niektóre trudne przejścia wymagające równowagi, zwiększenia maksymalnej ilości amunicji i regeneruje niewielką liczbę punktów zdrowia. To powiem wam, że ten wigor jest całkiem sympatyczny. Charyzma to do gadania. Rzemiosło też jest całkiem, pozwala tworzyć, ulepszyć bronię i pancerze, także rzemiosło by się dla nas mogło zdać. Mogłoby się zdać wigor, ale weźmy sobie na razie wigor, bo wigor będzie nam przydatny. No i co? No i rozpoczynamy grę, tak jak tutaj jest. Chcemy ukończyć tworzenie postaci. Piękna, piękna jest nasza twarz. Particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord! You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you! Her Highness personally requested I finish this! Thank you, cousin, for getting me out of that. No dobrze, i teraz widoczny u góry, w środkowej części ekran kompas wskazuje ważne miejsca i aktywne cele misji. Dobrze, czyli u góry to mamy kompasik. Główne zadanie to mamy w trójkąciku i zadania poboczne okrągłe. Dobrze, przebiegnijmy się tutaj po tym polu. No jak widzicie, no kurde, no to jest piękna gra. Jest naprawdę ładna, ładna jest ta grafika tutaj w tej grze. I fajny jest ten klimat, patrzcie. 17-wieczna Anglia. Znaczy Ameryka, przepraszam. Także no, zobaczymy jak to tu będzie. Tutaj piarka jakaś szczotkuje już na dzień dobry. Dobra, lecimy sobie. My mamy cel główny, także podejdziemy sobie tutaj. To bujanie kamery, mam nadzieję, że on nie będzie przeszkadzać. Zobaczę, czy to gdzieś da się w opcjach wyłączyć, takie bujanie kamery. Dobra, z kim my mamy pogadać? Chłopie, gdzie ty jesteś? Tam. Hey! Green blood. Cut. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Dobra, atak jakiś musimy mu wykonać. Główny atak X-ikiem i Y-ikiem alternatywny, dobra. 1, 2, 3. I siach, siach. Dobra, czym się bronimy, kurde? Unik. To jest parowanie, tu będzie gdzieś unik.
Come on, baby. No dawaj. Nie dał rady? No niedobrze, niedobrze. No tak za szybko zaatakowali. To niesprawiedliwe. Poziom twojego zdrowia spadł. Aby przypisać eliksir do skrótu, użyj lewy. Dobrze, to jest tutaj. I tutaj możemy sobie dać... Taktyczna pauza. Zatrzyma grę i pozwoli spokojnie wybrać następne działanie. Podczas taktycznej pauzy będzie można uzyskać dostęp do zaklęcia, umiejętności, eliksirów, a następnie użyć ich bezpośrednio, aby przypisać do skrótu. Dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć. Czyli my mamy taktyczną pauzę i możemy sobie wybrać czynności, zaklęcia, techniki, eliksiry. Dobrze, eliksir. Gdzie tu my mamy przypisanie? Tu mamy i możemy przypisać sobie do lewego. Dobrze, dobrze, dobrze. To niech to sobie będzie. My sobie uleczymy się od razu. Aż kurde, ciekawie ile go będziemy musieli chłopa bić. O, ale on nas kosi. Masakra jak nas chłop kosi. To jest niesprawiedliwe co on tu robi. On jest jakiś mocniejszy. Kurde, hop ma naprawdę z nim chyba nie wygramy, bo on 15 poziom, nie? Także wiecie. Ciężko, ciężko pewnie z nim wygrać, skoro jest na 15 poziomie. It's becoming a little hard to believe. Don't add insult to injury. This is humiliating enough. We'll need to get you through the basics or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go! Fight with honor! Broń palna. Pozwala skutecznie zdestabilizować przeciwnika i pokrzyżować mu szyki. Każdy strzał zużywa jeden pocisk. Okej. Okay. Broń palna. Kurde, jak zwykle nie ten, jak zwykle nie przypisało, tak? Użyj, przypisz. Mamy to gdzieś przypisz? Użyj, 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 panie. Dobrze, to będziemy mieć po prawej stronie. No dobra, niech tak będzie. Okej, dobra, chłopak. I można tu se strzelać. No fajnie, fajnie to zorganizowali. Pancerz. Poziom pancerza fizycznego jest pokazany za pomocą tarczy na pasku zdrowia. Pancerz pochłania część obrażeń fizycznych. Aby przebić się przez przeciwnika pancerz, możesz użyć broni ciężkiej albo niektórych pułapek. Okej. Okay. Dobra, no. Zmień broń w wyposażeniu. Dodaj ciężką broń do wyposażenia, aby skutecznie przebijać się przez pancerz. Okej, okay, czyli tutaj mamy guziczek i mamy ciężką broń teraz, dobra. Dużo, ale weźcie, dajcie bić, koledzy. No oni mnie zaraz powalą. Patrzcie, dwóch naraz zablokowaliśmy, no. Oj, tu trzeba panować nad blokiem, oj, trzeba panować nad blokiem. No powiem wam, że co chwilę trzeba blok naciskać. Bardziej niż w Jediu, mam nadzieję, że to nie będzie, że... Oj, ciachnął mnie. Dobra, ostatni strzał. Jeszcze żyjemy? Nawet nam się chyba udało. Furia to stan umożliwiający korzystanie z ataków specjalnych, które zadają dodatkowe obrażenia i sprawiają, że przeciwnik traci równowagę. Czyli mamy też takie coś jak furię. No to spoko. Uła, widzę, że ciężkie lagi jakieś naszły. Znowu OBS mi szaleje. Także sekundeczka. Znowu OBS szaleje. Nie wiadomo dlaczego. Dobra, mam nadzieję, że się lagi przeszły. Oby przeszły, bo normalnie mnie te lagi wykończą kiedyś, jak człowiek zaczyna nagrywać. Dokładnie pierwszy odcinek dla was, a tutaj takie cięgie lagi. Się zaczyna. Mam nadzieję, że teraz już ich nie będzie. Aktywuj furię. Dobra, lewy trigger. Kurde. No dobra. To jest ta furia. No dobra, można i tak. Taka słaba ta furia, no ale jakaś tam była, nie?
brushed up on the basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Pokaż mu, jak bardzo cieszysz się, że wyrusza razem z tobą. Oskarż się, że strażnik chodzi za tobą jak cień. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know, Constantine, I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. No dobrze, spotkać się z Kurtem przed wejściem do pałacu. No dobra, dobra, dobra. Czy my tu mamy jakąś mapkę? Tutaj nie ma, a tutaj pod tabulatorkiem. No dobra, tutaj mamy ekwipunek nasz w torbie. W torbie mamy co? Eliksiry. No dobra, jest jakaś mapa. Kurde, dajcie mi się nauczyć obsługi tego klawisza. Dobra, tu mamy zadania. A tutaj mamy mapkę. My jesteśmy właśnie tutaj w Cyrene. Tak naprawdę i... Tutaj jest dopiero wielki kontynent, więc na niego będziemy się udawać, zmierzać. No, jesteśmy w Cyrene, a tutaj mamy New Cyrene, czyli tutaj jest nowe miasto, tu jest stare miasto. Okidoki, no to lecimy sobie pożegnać się z matką naszą kochaną, Matulą. Tu się skrada człowiek. Dobra, pożegnajmy się z Matulą. A ty kim jesteś? A Matula chyba ślepa. W sensie niewidoma, przepraszam. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles. And we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort that to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Dobrze, Matula nam dała jakiś pierścień. Dobra, nasze pierwsze wyjście na miasto. Możesz być sprintem, korzystając ze sprintu tutaj to się miecz wyciąga. Kurde, panie, a jak się go chowa? Jak się zmienia broń, a jak się chowa miecz? Chciałem sprintem pobiec, wiecie, ale nie jest mi dane chyba. No dobra. Nie chcą, żebym schował miecz. Sorry, Greenblood. Look,
We can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parlamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. No i dobra, będziemy mu składać wizytę. Dobra, to jest Kurt. On chyba z nami będzie chodził. Towarzysz w drużynie. Dodaj do drużyny. X. Dobrze. Czyli Kurt będzie z nami chodził. Ma 900 zdrowia, atrybutów 9 wytrzymałości, siła i tak dalej. Spoko. Czyli Kurcik będzie sobie z nami chodził. Zobaczmy mapkę, bo tutaj na mapce my możemy sobie tutaj podglądać też zadania, nie? Jakie mamy, tu jest mapa świata, ale można też się chyba przełączyć między zwykłą mapą. Tak, tutaj mamy między zwykłą mapą się przełączenie. I jak widzicie, no tych punktów jest sporo tutaj do zrobienia. Są wszystkie punkty zainteresowania w tym mieście, więc tak, tu możemy sobie podejść. Tutaj mamy ambasadora, poinformuj ambasadora o swoim odejściu. No i tutaj też ambasador o swoim odejściu, czyli tych dwóch ambasadorów trzeba będzie poinformować. No i tutaj mamy pomówić ze sprzedawcą. To zależy, jakie zadanie mamy zaznaczone, nie? My też mamy tak, szable. A czy my coś mamy? Młot mamy zniszczony. Ok, czyli szabla, młot, bo to jest ciężki. No i mamy też głowę, naszyjnik, także wszystko możemy sobie też tutaj popatrzeć. Także fajnie, fajnie, dobrze, dobrze, no to lecimy. I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. No dobra, no to lecimy do tego ambasadora najpierw, zobaczymy. But it's certainly worthy of inspection. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Czy my tu coś możemy w ogóle chodzić, znajdować na tym mieście? Ale naprawdę robi wrażenie, to miasto jest, no, jest świetne. Naprawdę, naprawdę bardzo fajne miasteczko. Ale tutaj niefajne trupy leżą, okej. Okay. Nie wiem, czy na tym padzie będzie lepiej, czy gorzej, bo myślałem, że na padzie nie będzie tak szarpać tym ekranem, ale widzę, że pad strasznie szarpie. No dobrze, dobrze, dobrze. Jak się szło do tego gubernatora? Możemy do mapy zajść, okej, okay, czyli możemy sobie podejść tutaj w lewo, w dół i tutaj gdzieś do gubernatora, no dobra. Nie wiem, czy tam później jest otwarty świat, czy nie, na razie tutaj jest bardzo liniowo. Z typiarką da się po... A co wy chcecie? Co wy się tak nastroszyliście jak... Dobra, pobita nie ma ochoty na towarzystwo. No nie masz, to nie masz. No trudno, już myślałem, że sobie pogadamy. Pogaworzymy sobie z kobitką. Ciekawe, czy tu są jakieś... Na pewno są jakieś zadania poboczne, więc musimy patrzeć na to, czy tu jakichś zadań pobocznych nam nie dadzą. Dobra, przejdźmy tędy. Bo tu na pewno jest do tego gubernatora. Plac Książęcy. Hej. Ktoś się tu jara. No dobra, idziemy do tego gubernatorka. Jakiś cel musimy mieć w końcu w tej grze. I on będzie tutaj. No dobra, no to wchodź, panie. Idzie jeszcze ten gubernator. Tutaj, dobra. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you.
A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, charlatan. Yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Centrum miasta, podły i cwany. Dobrze. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Dobrze, wieśmy sobie, zaobserwowaliśmy to zadanko z szarlatanem. O Jezus, nie wyciągaj broni. Chłopie, schowaj tą broń. No dobra. I zadanko z szarlatanem my mamy gdzie? Tutaj, tak? Tutaj jest ten szarlatan. No dobra, no dobra, to jest ok. Moglibyśmy pójść też do drugiego ambasadora, byśmy sobie tutaj już wszystko odkryli. Tak byśmy sobie w dół schodzili, nie? W dół, w dół, w dół, nie? Także te zadanka może nam się udało. Czyli musimy wyjść i na lewo. Dobrze, dobrze. Ale ładnie tutaj jest, kurde. Ktoś się tam jara. Niech się jara. Dobra, lecimy do drugiego gubernatora. Od niego też sobie pewnie zadanko pobierzemy jakieś. Miejmy nadzieję, o ile on będzie u siebie w chacie, nie? Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfordi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing. But it would take time, far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. No dobrze, mamy odnaleźć przemytnika i mamy odnaleźć też tego szarlatana. Także spoko. Sprawdźmy sobie, czy gdzie tutaj może być ten przemytnik. Tu jest szarlatan pewnie, a przemytnik gdzieś będzie pewnie albo tutaj. Tu jest sprzedawca. No ciekawe, ciekawe. Podejdziemy sobie, dowiemy się. Także nic się nie dzieje dla nas, nie? Możemy sobie oznaczyć to zadanie. Patrzcie, tu mamy polowanie na heretyków, tu mamy towar strażników. A polowanie na heretyków, i gdzie to teraz się pojawiło? Niech no ja popatrzę. No to tu na dole. Dobra, spoko. Czyli one są zaznaczone mimo wszystko te zadania. Okej, tą strzałeczką. No dobra, nie ma problemu dla nas.
Co było tutaj? Dom rodziny Fontaine. To może byśmy sobie jeszcze podeszli do tej rodzinki Fontaine. Zobaczymy, jak to tam wygląda, skoro już tutaj chodzimy wszędzie. I tu ktoś jest. Zastałem kogoś w domu. Halo? Ktoś coś mi chce dać? Nie. Myślałem, że nie mogę wyżej wychodzić. Nie, no mogę wychodzić. Dobra. Dom rodziny Fontaine. Ciekawe, co oni tutaj robili. Kobita, chcesz ze mną pogadać? Nie, nie chcesz. No dobra. Może jakieś zadanko nas tutaj kiedyś przywiedzie. Skoro ona teraz nam tutaj nie chciała, ale bardzo fajne, bardzo ładne obrazy mają. Patrzcie, jakie kurde, żywo malowane są te obrazy, naprawdę świetne. Kurde, tyle obrazów, ja pierdykam. Kobita ściany w ogóle czyści. Czy to szczotka, czy to jakaś, nie wiem, mokra szczota. Dobra, lecimy dalej. Znajdziemy tutaj sprzedawcę, czyli to jest ten sprzedawca, z którym musimy porozmawiać odnośnie towarów tutaj, prawda? To jest ten sprzedawca, no i mamy szarlatanka i ten, także tutaj to sprzedawca, szarlatan i... Dobra, najpierw sprzedawca. Także lecimy sobie do sprzedawcy. No to trzeba będzie się jednak chyba... Trzeba będzie jednak się też mapą posługiwać dosyć ostro. No bo tutaj nie wiem, czy tak idzie się na pamięć nauczyć tej wioski, tego miasta. You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master at arms. They're asking that we pay again. Despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Poprosił o więcej informacji. No dobrze. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end whatever he asked for. A, to cwana bestia. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise, if these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This Dawaj imię tego mistrza. You understand now why I'm asking for your help? Dobrze, możemy go charyzmą troszeczkę potraktować, albo intuicją, albo go zastraszyć. Intuicją nie bardzo, ale z charyzmą weźmy. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sade, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable. Especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. Beg your pardon, sir, but you are not my master. Och, nie udała się kontrola charyzmy. Saying this affair should be handled with extreme discretion. So I seriously doubt that you'll be wanting to drag us in front of a judge. That would stir up the muck. Whatever is he talking about, Kurt? Your guess is as good as mine. No bo się nie udało. Dobra, straszymy go. Your master is a thief. I have no patience for bandits and robbers. Either you give us back what's ours, or we'll take it. Your idea of diplomacy isn't all that different from my own.
To the devil with you. Since you leave us no choice, the merchant's clerk isn't hearing your arguments. Dobra, nie działa na niego nic. No dobra, trzeba go jakoś odzyskać. Trzeba jakoś odzyskać te towary. Można podejść sobie od tyłu, tak? No dobra, spróbujmy sobie od tyłu podejść. Skoro Hop nam nie chce tutaj udzielić. Może sobie wykonam jakiś zapis, bo ja nie wiem, czy tutaj normalnie są zapisy szybkie, czy nie. Dobra, pytanko, czy ja mogę tak się tutaj normalnie na legalu, wiecie, wbić przez te drzwi? No i wyciąga mi ten miecz. O, dzień dobry. O, ale was tutaj jest. Ale was tutaj... Więcej was matka nie miała? Kurde. Słuchajcie, bo tu aktywna pauza, to tego nie chcę. Chciałem go z tego, z pistolecika zastrzelić któregoś. O, i elegancia. Ładnie dostali. I'm counting on you to deliver this merchandise as quickly as possible. Yes, good sir. I'll take care of it immediately. No i elegancko, tylko w kongregacji kupieckiej nam reputacja zleciała, no ale to już tam wiecie. Luzik, nie? Luzik, arbuzik. Dobra, lecimy sobie zobaczyć tego. Lecimy sobie zobaczyć tutaj tego szarlatana jeszcze. Czy tutaj nic nie było do zebrania, bo wiecie, bo... A, on się drzwi zamknęły, ale kurde. Dobra, lećmy zobaczyć tego szarlatana. Możemy poinformować w ogóle już tego kwatermistrza koszarów. Ale my byśmy sobie najpierw zrobili ten, wiecie, tego szarlataniksa. Szarlatan będzie dla nas lepszym. O, 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 co to się stało? A kto to mnie zaatakował? Dobra, chciałbym temu mojemu pomóc. Ale z broni tu chłop szczela. Dawaj go z buciora. Jaki mocny, kurde. Dawaj go z buta. Dobra, ginął. A tamtego się rozprawiłeś, czy nie? Czy ci pomóc? Dobra. No i elegancko. Zbierajmy ten łup. O, kapelusz bandyty, eliksir magiczny i złote monety. O, fajnie. Ciekawe, czy każdy z nich coś zostawia. Złote monety i amunicja. A ty co zostawiłeś? Złote monety. No dobra, patrzcie, bandziochy jakieś tu były, kurde. No niedobrze, niedobrze tu były bandziochy. Ciekawe, czy my się tu dostaniemy w ogóle do środka, tędy przejdziemy? Pewnie nie. Zając życie to... To nie, ale tu wygląda ścianka, jakbyśmy się mogli spiąć. O, to jest... Tu jest chyba ten szarlatan, tak? Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A file only costs a few coins and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything, except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance.
Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. No coś chłop ściemnia pewnie, no dobra. Chodź z nim pogadamy. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Wypij, panie, to. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions. No dobra, trzeba ukraść to. Brilliant idea, Kurt. Jak można ukraść? Z chłopem nie da się chyba gadać. Dobra, zobaczmy, czy tu gdzieś od tyłu. A, od tyłu trzeba wejść, dobra. No to lecimy od tyłu. Może się uda gdzieś tam ukraść. Fajnie, że tak w miarę nam pokazuje, co mamy zrobić i gdzie udać się. Ale zdając życie, znowu tu będzie ciężko. Tylko my w ogóle wzięliśmy jakiś kapelusz. Kapelusik bandyty. To weźmy, zobaczmy, czy my możemy sobie coś założyć. Tutaj tak, tutaj. Dobra, wzięliśmy kapelusz bandziochy. Czekajcie, bo już mnie ktoś atakuje. Ha, ja tu zakładam, a tu bitwa nam się szykowała. Ktoś się chłop broni, no. Dobra, ja się z tym rozprawię, a tamten niech się zajmie dwoma. Ło, ale mi, ale ciachnął, pół życia prawie. Dawaj, z buta mu i go w ziemię. Dobra, rozprawił się z trzema, no i super. Opie, no i elegancko. Ej, buty żołnierza znaleźliśmy. Super. Eliksir magiczny, złote monety. Nie, no to coraz lepiej. Coraz lepsze rzeczy tu znajdujemy. Złote monety. No i patrzcie, ile tutaj w ogóle rzeczy leży. Antidotum szarlatana. Alchemiczna księga badawcza. Strony są pokryte drobnym, prawie nieczytelnym odręcznym pismem. Wynikami eksperymentów, obserwacji pacjentów i niezrozumiałymi symbolami. Złożoność niektórych przepisów nie pozostawia jednak wątpliwości. Autor był prawdziwym alchemikiem i z pewnością posiadał ogromną wiedzę. Okidoki. List oberżysty do służącej. Dziwny alchemik sojuszu, który wynajął pokój na piętrze, poprosił nas, żebyśmy nie sprzątali nim podczas jego pobytu. Ten stary głupiec nie chce, abyśmy przypadkowo zniszczyli jego fiolki czy coś takiego, więc zostaw go z jego brudem. Nasz klient, nasz pan. Oki. Można i tak. Dobra, czy tu coś jest też do odebrania? Nie widzę tutaj nic. Jakaś skrzynia? Uuu, jest skrzynia. A w skrzyni monety i amunicja. Dobra, to nam się przyda. Musimy też pamiętać, że mam tą szarżę napełnioną, nie? Dobrze, ja chciałem na spokojnie popatrzeć, co my wzięliśmy. Głowa. Mamy kapelusz bandyty, który jest gorszy. Ma zero obrażeń. Ma zero tego. No to dobra, to kapelusz jest gorszy. Ale mamy też chyba buty jakieś, które były lepsze. Mamy wygodne buty, a buty żołnierza mają też 18 pancerza z lepszej jakości, bo jest 19 i dają nam odporność na żywioły. No to spoko, to sobie je założymy. Dobrze, fajnie, fajnie. A z broni nic nam nie doszło, nic nam nie doszło z broni. No dobra, no to jest na ten moment gitarka. Nowe buciki. Jak ta lalka dla nas. Dobra, widzę, że coś znowu zaczyna lekko lagować i nie mogę stwierdzić dlaczego. Mam nadzieję, że ten lag przejdzie. To jest w ogóle jakaś parodia, co tu się dzieje. No dobra, jeszcze sobie zrobimy tutaj z szarlatanem, pogadamy. Mam nadzieję, że ten lag przejdzie. Pokażmy mu ten lek. This bullying is trying my patience.
I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it. You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, I... You don't have the right! Damnation. He got away. No i uciekł, patrzcie, jak on to uciekł. Szkoda, że nie ma tych wstawek, ani tych przerywników tutaj, nie? Gdzie on ucieka, gdzie on nie ucieka. To by było akurat spoko, no ale na ten moment nie ma takich rzeczy tutaj. Dobrze, jego rzeczy tu, kurde, on pewnie jest w tym swoim hotelu, nie? Bo tam kartkę znaleźliśmy, także on na pewno sobie pieprzył do hotelu, czy tam do tej tawerny. Na 100% tutaj gdzieś spieprzył, nie? Bo mamy tu tawernę, a tutaj mamy koszary. Dobra, to weźmy tutaj do tej tawerny, podejdźmy jeszcze. Którą stronę? Za mnie, dobra. Dobrze, tu jest ta tawerna, także ona się nam przyda. Naprawdę widzę lekkie lagi, także poczekajcie, za sekundeczkę wrócimy. No dobra, mam nadzieję, że się troszkę polepszyło i nie będzie już takich zrywek. Chociaż no, dziwnie to wygląda, naprawdę jakoś tak ciężko. Na tym nie widzę zrywek, ale czuję je na OBS-ie, że są, więc to jest coś dziwnego. No dobra, zobaczmy. Może się to jakoś uda nam poprawić następnym razem. Oberżysta, czy ty coś wiesz na temat tego swojego kolegi? Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? Tutaj chyba nie ma. Dobra, to tutaj nie ma. Z nim nic nie damy radę pogadać. Myślałem, że będzie o tym alchemiku, no ale on na pewno jest, wiecie... Gdzieś tutaj ten alchemik. Może sobie zaznaczmy to zadanko przy okazji. I będziemy wiedzieć, gdzie jest to zadanko. Tu mamy szarlatana, okej. No i gitara na piętro chyba z szarlatanem trzeba się udać. Tu sobie jeszcze... monety metalowe i ruda żelaza. No to sporo tego. Dobra, czy to tu jest na pięterku? Alko, dzień dobry. Tutaj drzwi można otworzyć? Nie można. No i pytanko, gdzie to będzie? Tutaj mamy klucz jakiś, to weźmy ten klucz. Kurde, chłopie, weź klucz. Dobra, wziął klucz chyba. Chyba wziął. Tutaj? Ni, tu pusto. Otwieranie zamków, poziom pierwszy. Nie mamy tej umiejętności. Okej, czyli nie możemy tu wejść. Fajnie, przydałoby się mieć otwieranie zamków, chociaż na jakimś pierwszym poziomie, nie? A, tu jesteś, tu jest twoja chałupa. I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin? Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Saad. Co oni mają wspólnego? Why does Sahin bear you such hatred? I was unfortunate enough to oppose certain great minds of the Academy. To criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners. Making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled.
but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder? That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. No, z jednej strony chłop testuje różne eliksiry na ludziach i oni o tym nie wiedzą, a z drugiej strony tamta gildia też sobie już zabijała. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? No i teraz tak, albo go aresztujemy, albo go puścimy wolno. Z jednej strony to nie jego wina, że sprzedaje te alchemiczne te, no i jego reputacja, no ale z drugiej strony może coś zrobić krzywdę. I taki znowu mamy dylemacik, ale chyba go puścimy wolno. I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Chłop ma czekać w ukryciu, a my musimy tłum przeszukać. Znaczy przekonać tłum, nie? Przekonać tłum. Ale mamy też klucz i nie wiem, czy ten klucz był właśnie do tego pokoju. Czy to był klucz do jego pokoju? Chyba nie. To mógł być klucz. Ten klucz, co znaleźliśmy, to mógł być klucz tutaj chyba, w te drzwi, to na wyjście. Zaraz zobaczymy. Tu jest kuchnia. Okej. Okej, to chyba tutaj, bo ona mówi teraz, że tu zamknięte. Klucz do składziku oberżysty. Okej, okay, tutaj też żeśmy użyli. No to spoko. No to chyba był ten klucz, co znaleźliśmy w tym składziku oberżysty. Złoto. Klucz oberżysty. No to będzie jednak klucz do tawerny. Dobra. Przy tym tylnym wejściem uda mu się uciec na pewno temu szarlatanowi. Otwórzmy to. Dobra, chodźmy na alchemika, bo on pewnie gdzieś tam. Musimy go eskortować, nie? Ale to tak na razie bezpiecznie jest. Zobaczymy jak daleko, bo tu ten tłum jest przed tawerną już, którzy go chcą kosić. A ciekawe, czy on tu będzie w ogóle. Dobra, jesteś jeszcze. Chodź, panie. Jasne. No dobra, czyli tłum nie musieliśmy robić na dobrą sprawę. Zrobiliśmy tylko tylnie wyjście. No to jest okej, bo można było na dwa sposoby to się ogarnąć. Także całe szczęście. Dobrze, tutaj mamy co? Ser. I wyjdźmy. Musimy go odeskortować, tego typa, do jego... Odeskortować go do jego... Tutaj aż... O kurde, strasznie daleko, czyli zwałby tędy wyskoczyć i tu sobie przejść. No dobra, no to niech tak będzie. My tędy damy radę wyskoczyć? Damy radę. O kurde. Zeszłoroczni klienci, on tak powiedział? Ej, panie, zostaw mi go. Ej, mam mało zdrowia. Kurde, dobra, jeszcze sobie z nimi... rozprawię, także spokojnie. A może nie?
O panie, dobra, pasowałoby się uleczyć. No, bo mi zabije tego szarlatana. Dobra, aktywna pauza, eliksir magii, eliksir tego, dobra. Ale oni tak czasami potrafią dziwnie się machnąć. Dobra, chodźmy, bo tamten jeszcze się bije z tym jednym. Zabijesz go, czy mamy ci pomóc? Dobra, zabił go. Dobra, no ale kurde, tutaj się... Złote monety, eliksiry. Czy my z tobą możemy porozmawiać? Wyglądasz, jakbyś chciał rozmawiać, no ale nie chcesz, nie ma triggera na tobie. Dobra, czy te trupki gdzieś tu leżą? Czy ja coś mogę pozbierać? Tak, leżą. No to weźmy. Buty z miękkiego, kapelusz, bandyty. To wszystko zbieramy, bo wiecie, my co tu później posprzedajemy, to pieniążki. Kurde, dawaj trigger. A, jest problem jakiś z triggerami w tej grze. Dobra. Lecimy dalej. Zrobimy jeszcze tego kupca. I będziemy sobie... Aż kolejni. Kolejne bandziochy. Dawaj, bitka ostra. Dawaj ją z glana. Aż ty, panie, z pistoletu. No powiem wam, że tak to ostro się robi. Ten pancerz troszkę mają. Jakiś taki. Dobra, jeden zginął. Aj, chłop po uszy wypił. Okej, to nie chciałem. Chciałem strzelić go z pistoletu. Dobra, zginął. No, ostro. Co my tu mamy? Monety jako łup. Tu mamy też monety. No sporo ich tutaj, kurde, strasznie ich tutaj dużo, u tego szarlatana. A chemiczna mikstura obrony od magii, no okej, niech tak będzie. No i tu jeszcze trzech leży. Same monety, a nikt mi nie da żadnego pancerza? Niedobrze. Dobra, szarlatan, gdzie ty byś chciał dojść? Ta mapa jest taka dziwna, że cały czas się zmienia. Dobrze, jeszcze do góry, no okej, no to jak tak... Jak tak mówicie, że jeszcze do góry, no to jeszcze do góry. On chce do swojego stoiska, tak? Zajść. Jesteś? Czy nie? Eskortuj szarlatana. No dobra, pogadajmy. Damy radę pogadać z tobą? Nie, też nie możemy. On tam z tyłu pewnie, z tego wozu chyba z tyłu trzeba będzie go zaeskortować, nie tu z przodu. A, z tyłu trzeba, dobra. To dawaj, panie, z tyłu. Myślę, że tam już nikogo nie będzie. Panie szarlatan. Tutaj leżą trupy. Just do us the favor of never coming back and stop this deceitful commerce. Have no worries about that. I'm not going to forget this lesson anytime soon. Move along now. Get out of here while there's still time. Would you accept this as a token of my gratitude? Farewell, my lord. Co mi dałeś? To te monety, 80 sztuk aż. Okej, czyli sporo tych monet nam dał. Dobrze, będziemy kończyć. Także mam nadzieję, że wam się podobał ten pierwszy odcineczek. Mimo problemów z wydajnością troszeczkę, popracujemy nad tą wydajnością. Mam nadzieję, że się polepszy na następny raz. Nie będzie jakichś tam mikrozrywek, mikroprzycięć. No ja wiem, że w tej grze są problemy z wydajnością, dlatego ta gra nie ma takiego rozgłosu super. Zapewne o niej nawet nie słyszeliście, więc mam nadzieję, że tutaj zachęciłem was do tej gry. Czasami można ją w fajnej promocyjnej cenie wyrwać. Także dziękuję wam bardzo. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Zachęcam i zapraszam do kolejnych odcineczków. Także trzymajcie się i cześć.